Jakub Suszyński z umalowanym okiem, po sparingach pewnie, co? Po sparingach. Jesteśmy po walce Siwy Sokołowski. Coś cię tutaj zaskoczyło? Kibicowałeś Marcinowi chyba, tak? Nie kibicowałem Marcinowi ani Kamilowi, znam obydwu, także nikomu nie kibicowałem, byłem bezstronny. Nie zaskoczyła mnie ta walka, jak widziałem kiedyś sparingi, także wyglądało to wszystko podobnie. Prawy sierp robił robotę ze strony Siwego, a ze strony Kamila chyba te takie proste i lewe na dół też. To Marcin i chyba też według mnie troszkę więcej dał ciosów chyba Kamil, nie? Troszkę był aktywniejszy, no. No i tyle, no. Punktowałeś to jakoś, czy tak zbyt emocjonalnie? Punktowałem, ale nie będę mówił, jak punktowałem. Tajemnica. Niedługo będzie dobra walka do punktowania, może jeszcze skończy przed czasem. Ty boksujesz z Kasprem Mainą o Mistrzostwo Polski wagi ciężkiej. Fajny pojedynek. No fajny, cieszę się, że udało się go załatwić, że udało się to dograć. Także równy miesiąc został, bo to 1 października. No i 10 rund, jakże była pierwsza dycha, bo najwięcej było... Najwięcej... Tlenu? Kurde, oby. najwięcej boksowałem 8. Także no, pierwsza dycha, no nic, także no, przygotowywuję się. Sparowaliście z Kasprem, bo kiedyś startowaliście w jednym turnieju. Nie wiem, czy tam były sparingi jakieś, nie? Nie było sparingów, znaczy byliśmy u Kamila właśnie Sokołowskiego, byliśmy razem w Anglii. Ale było tak, że ja sparowałem z Kamilem, Kasper sparował z Kamilem, ale między sobą nigdy. Także nigdy nie było sparingów między mną a Mainą. Jakie są mocne strony Kaspra, jakie są twoje? Kurde, myślę, że Kasper fizyczny jest, tak przynajmniej tak wygląda na takiego gościa, który mocny jest. Chodzi o to, że jest wyższy ode mnie, jest trochę cięższy. Trochę... Ale ty też raczej nie jesteś Łomaczenko, tylko taki bardziej fizyczny pięściarz. Raczej tak, raczej Łomaczenko w ogóle. Ale no myślę, że to mówię o jego mocnych stronach, no. Także myślę, że jest mocny. Zobaczymy, jaki będzie szybki, oby nie był za szybki. Także no, nie wiem, zobaczymy w październiku, no. Mistrza Polski mobilizuje? Trochę mobilizuje, ale jak przed każdą walką ten pas, wiadomo, lepiej być mistrzem Polski i mieć ten pas, niż go nie mieć. Także nie będę mówił, że jest to nic nie warte, bo na pewno coś tam jest, no ale tak do każdej walki podchodzę. Nie ma. Bardziej się skupiam na tych 10 rundach, na tym dystansie, niż na tym pasie, nie? Kardio robisz codziennie? Kurde, robię. Robię, no. To do cruiser zejdziesz, czy nie? No chciałem schodzić jak najmniej. Nie, teraz to już, znaczy nie, w ogóle nie mam tego zamiaru, no bo Maina będzie duży na pewno, także będę ważył troszeczkę więcej, natomiast tak, ogólnie jest plan schodzić z wagi, znaczy nie wiem czy do cruiser, czy ogólnie no odchudzić się troszeczkę, bo jestem małym zawodnikiem, mam 1,79 m, jak na wagę ciężką jestem bardzo mały, więc wolałbym być bardziej lotny na tych nogach i troszeczkę mniej ważyć. Czekamy, 1 października, by były takie emocje jak dzisiaj. No, oby, dziękuję bardzo.